jeżeli chodzi o trenerów, no to żeby korzystali z wiedzy swoich własnych kolegów, żeby byli w kontakcie z kolegami, żeby analizowali swoje własne błędy, dlatego że każdy z trenerów i każdy z zawodników, każdy z ludzi popełnia wiele błędów, nie tylko w życiu naszym normalnym, ale również w sporcie te błędy są popełniane i nie bądźmy zadufani w sobie, że my takich błędów nie popełniamy, a bardzo często właśnie mamy takie okazje, dlatego że nasz zawód jest zawodem, który jest oceniany społecznie w każdego tygodnia i w każdym tygodniu mamy do czynienia z treningami i w każdym tygodniu właściwie w okresie rozgrywek mamy do czynienia również z meczem, a to są okazje do tego, że my widzimy mnóstwo błędów naszych wychowanków i teraz uczmy się nie tylko poprawiać błędy zawodników, ale jeżeli chodzi o taktykę postępowania, jeżeli chodzi o strategię przygotowania wszystkich zawodników, każdego zawodnika indywidualnie i całego zespołu, to nie wina kolegi i nie wina kogoś innego, tylko zwróćmy uwagę, jakie my błędy popełniamy, bo popełniamy ich wiele, a czym mniej błędów, tym będzie lepsza nasza praca, tym skuteczniejsza i do tego zachęcam właśnie kolegów trenerów. A czy jest jakaś taka złota myśl, zasada, którą się pan kierował przez całą karierę? No, tak mi się wydaje, że praca i właśnie podejście poważne do swoich czynności i do swoich błędów. Ja na przykład w recenzji swojej książki, każdy ma z ludzi, każdy ma taką jak gdyby obronę, kiedy jest krytykowany, prawda? Jeżeli ta krytyka nawet dotyczy błahych rzeczy, to każdy, to jest w naturze ludzkiej. Ale ja uważałem na przykład, kiedy byłem kiedyś oburzony na mojego wychowanka, studenta, który skończył uczelnię i gdzieś mi recenzował jakiś artykuł i bardzo dużo tam napisał negatywnych uwag, to najpierw się zdenerwowałem, że mnie człowiek na własnych piersi wychował, ale potem się zastanawiałem, czy on nie ma racji. Jak zacząłem analizować, to okazało się, że miał rację. Ja wolę takiego człowieka, który ma uwagi krytyczne, aniżeli takie chwalenie na okrągło i człowiekowi się wydaje, że rzeczywiście jest tak znakomity, jak ten człowiek, który go chwali.